Ostatnio zaczytałem w 54 psalmie taką ciekawą rzecz. W ogóle przeczytałem ten psalm i zobaczyłem, że ten psalm, on jest niczym innym jak tak naprawdę takim wzorem modlitwy wiary. Jest napisane tak od 4 wersetu: Boże, wysłuchaj modlitwy moje i nakłon ucha na słowa ust moich, bo obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy godzą na życie moje. Nie stawiają Boga przed oczyma swymi. To jest prośba o wiarę. I dalej on mówi tak: oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie. Niech się obróci z zło na nieprzyjaciół moich, według wierności swojej wytraci. Zobaczcie, on przed chwilą prosi o coś. I dokładnie jak skończył prosić o coś, to uznał, że to dostał. Zobaczcie, on w jednym zdaniu o coś poprosił, ten psalmista. A w następnym zdaniu on uznał, że to dostał. Zobaczcie, co robi w trzecim zdaniu. Z ochotą złożę Ci ofiary, będę wysławiać imię Twoje, Panie, bo jest dobre, bo wszelkie niedoli wyratowało mnie, także oko moje spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich. Zobaczcie, i on od razu zaczyna dziękować za to, że to dostał. Poprosił, uznał, że dostał i podziękował, że dostał. Zobaczcie, w jednej wypowiedzi. To jest krótkie, to się czyta przez minutę. Ten człowiek, on uwierzył natychmiast po tym, jak poprosił. On nie zostawił sobie jednej mikrosekundy rozważania, czy on otrzyma to, o co on poprosił. On, wierząc, że Bóg jest jego Bogiem, natychmiast uznał, że skoro on staje w miejscu potrzeby przed swoim Bogiem, to otrzymuje to, czego pragnie. Po czym za to wszystko po prostu podziękował. Zobaczcie, jaka to jest, wiecie, my dziś mówimy o wierze, żyjąc w epoce Nowego Przymierza. Ale kiedy my czytamy Stary Testament przez pryzmat właśnie Nowego Przymierza, to my widzimy, że te zasady funkcjonowania wiary, one są takie same przez cały czas. On powiedział: ja mam problem, a za chwilę powiedział: dziękuję Ci, że rozwiązałeś mój problem, wywyższam Cię za to, że problemu nie mam. Zobacz, co to jest za sytuacja. I to mamy przecież, to są setki lat w ogóle przed Jezusem. Zobaczcie. Boże, ja mam problem. Boże, dziękuję Ci, że rozwiązałeś ten problem. Uwielbiam Cię, że problemu nie mam. Amen. Poszedł. Spójrz na to. Skoro ten człowiek, on doświadczył takich rzeczy. Tak? A pamiętaj, że był człowiekiem, który nie znał osobiście Jezusa. Był martwy duchowo. Skoro on był w stanie ogarnąć te rzeczy jedynie umysłem, to o ileż bardziej Ty, w którego wnętrzu, tak, mieszka Święty Duch, Duch wiary. Duch wiary. Kiedy będziesz dzisiaj uwielbiał Boga, chciałbym, żebyś stanął właśnie w miejscu takiej wiary, że z czymkolwiek przychodzę do Ciebie, Boże, to wiem, że kiedy postawię kropkę na końcu mojego opowiadania o moim problemie, to wiem, że został on rozwiązany. I dziękuję Tobie, Boże, i nie będę tego rozpamiętywał więcej. To jest człowiek ruchu wiary. Człowiek ruchu wiary. Zrób to dziś. Zrób ten krok w miejsce, które nazywa się wiarą. Zrób właśnie w taki sposób, kiedy będziesz wielbił Boga, nie zostawiaj sobie ani jednego miejsca, takiej luki, gdzie będziesz myślał, czy może, czy na pewno. Jesteś człowiekiem wiary. Jako człowiek wiary uwielbiaj Boga właśnie w ten sposób. Twoją wiarą. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to, że Ty stworzyłeś nas na ludzi wiary. Że ziarno wiary zostało zasiane w naszym duchu przed założeniem świata. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, że odpowiedzieliśmy naszą wiarą na Twoje wyzwanie, na wyzwanie do niej. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie.
Thank you.
święto. Jedyny święto. Yeah.
Shakoro basa, 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 shakoro basa
każdy pomysł, każda lewa intencja. My to uniżamy wszystko. My poniżamy to wszystko. Do wymiaru prawdy. Do wymiaru prawdy. Do wymiaru prawdy. My ogłaszamy Twoje rządy, Jezu. Twoje rządy. Twoje panowanie. Twój standard. Przez moc Świętego Ducha.
się w krwi Jezusa z każdego grzechu duszy i ciała. Ustań w miejscu duchowej niewinności.
przenika ludzi. Niech Twój ogień przenika ludzi. Niech Twój ogień przenika ludzi. Niech przeniknie. Niech przeniknie. Do góry. Wyrzuć wszystko, co jest skomplikowane w Twoim życiu. To, co jest niezrozumiałe.
to, co jest trudne do wykonania. Bóg jest prosty i Jego droga jest prosta. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty nakierowujesz nasze nogi na drogę prawdy. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest dla nas lampą, że Twoje Słowo nam przyświeca. Ojcze, my dziękujemy Tobie za apostolski kierunek. My uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie, że Ty prowadzisz nas prostą drogą. Szakuruba Santurus. Uwielbiamy Ciebie, cudowny Święty Duchu. Ty, który uwielbiasz Jezusa w nas, my wywyższamy Ciebie. Niech się święci imię Twoje. Niech Królestwo Twoje w mocy objawia się.
Stoję tu, przez Twoją krew.
Wszelkie koncepcje, wszelkie układy,
to w imieniu Jezusa. Ja zamykam usta teraz, które uwalniały przekleństwa wobec ludzi na tym miejscu. Ja zamykam te usta przez imię Jezus. Ja wstrzymuję to. Ja wstrzymuję moc swych słów. Ja przeklinam wszelkie demoniczne siły potępienia, wszelkie diabelskie oskarżenia, wszelkie poniżenie. Ja to usuwam w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam triumf ducha nad ciałem. Triumf ducha nad ciałem. Ja ogłaszam triumf ducha nad ciałem. Ojcze, ja chcę, żeby Twoi aniołowie usługiwali ludziom. Niech wchodzą w obecność ludzi.
Chrystusie, to wiesz, że kiedy skończy się Twoje życie tutaj na ziemi, w okamgnieniu, Twój odrodzony duch pociągnie za sobą Twoją duszę i pójdą do nieba. Jeżeli nie masz tej pewności, to chcę, żebyś dzisiaj oddał mu swoje życie. Chcę, żebyś zaufał Jezusowi dzisiaj w to, że umarł za Twoje grzechy, w to, że wstał z martwych i żebyś uznał Go za Pana swojego życia. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, to chodź tutaj do mnie, pomodlę się z Tobą. Jeżeli nie jesteś pewny, że po śmierci pójdziesz do nieba, podejdź do mnie teraz. Pomodlę się z Tobą. Poznasz Go tak, jak poznałem Go ja. Nie boję się śmierci. Śmierć nie panuje nade mną. Przyjdź do mnie. Przyjdź. Kto jeszcze jest odważna osoba? Kto jeszcze jest tak odważny jak ona? Kto jeszcze chce dzisiaj powierzyć swoje życie Jezusowi? To największy interes życia. To wieczność. To wieczność. Cokolwiek by się działo tu na ziemi, to jeżeli powierzysz swoje życie Jezusowi, to Twoje życie stanie się bezpieczne. Kto jeszcze? Spójrz na tych ludzi, oni zdecydowali. Kto jeszcze z Was chce zdecydować? Słowo Boże mówi, że każdy, nad kim będzie wezwany imię Jezus, będzie zbawiony. Pomódlcie się ze mną, powiedzcie: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Boże mój, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Wierzę, Panie Jezu, że wstałeś z martwych w ciele. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Niech się wypełnia ich Twoja moc, ich przenika teraz. Niech ich duch żyje. Dziękuję Ci za ich ożywionego ducha. Dziękuję Ci za ich ożywionego ducha. Dziękuję Ci za ich ożywionego ducha. Dziękuję Ci. Diable, nie pozwalam Ci działać w życiu tych ludzi. Zamykam Ci drogi do ich życia. W imieniu Jezusa krzyżuję Twoje plany. I nakazuję Ci, usuń się od tych ludzi. W imieniu Jezusa nie pozwalam Ci na nich wpływać. W imieniu Jezusa. Aleluja. Najważniejszy krok życia. Najważniejszy krok życia. Dziękuję, że tak zrobiliście. Dziękuję, że zdecydowaliście się zrobić coś, co jest najważniejsze w życiu. Kto potrzebuje uzdrowienia? Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, nieważne na co chorujesz, przyjdź teraz, zostaniesz uzdrowiony. Boża moc przeniknie Cię i zostaniesz uzdrowiony. Twoja choroba musi się stać. Twoja choroba może być śmiertelna, ale to nie ma żadnego znaczenia. Kto potrzebuje uzdrowienia, chodźcie tutaj do mnie. Każda osoba potrzebująca uzdrowienia, choruje stać się. Dobrze, kto jeszcze? Każda osoba potrzebująca uzdrowienia. Ewangeliści, ludzie, którzy głosicie w mocy, uzdrawiacie chorych ustawicznie, módlcie się o ludzi, majcie na nich ręce, proszę, tak, chodź. Wypełniłeś mnie, Holy Spirit, Holy Spirit, świętym duchem swym, Holy Spirit, Duchu Święty, niech Twoja moc przenika ludzi. Thank you.
temu, który jest. Chwała jedynemu Bogu, temu, który rządzi, temu, który jest. Pozwól, że powiedział. Chwała. Zawsze były twoje zgody. Jedynemu Bogu. Chwała jedynemu
Przestrzeń wpływu. Ja wzywam potężne imię Jezus nad Twoim życiem.
Ja mówię, że czas, jakiś niemy czas nieodpowiedzi kończy się. Będziesz teraz słyszał i będziesz rozumiał, jak odpowiada do twojego życia. Ojcze, ja modlę się, abyś usłużył mu teraz namaszczeniem apostolskim. Niech swój święty duch przenika go. W imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy cię w potężnym imieniu Jezus. Niech dzieło twoich rąk będzie błogosławione. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Amen.